Kamil, profesor Umiński, weteran jiu-jitsu, grapplingu. Cześć Kamil. Witam, znaczy w zasadzie to dzień dobry, bo to ty możesz mnie przywitać, bo to wasze miejsce. Właśnie, ja cię witam w Szarku, u nas prawdziwego aligatora z krwi i kości. Jak ty się czujesz jako po raz pierwszy tutaj w tym klubie, jako aligator po raz pierwszy? Wiesz co, czuję się świetnie w ogóle, cała otoczka, całe moje otwarcie tej nowej akademii napędza mnie do pracy, w ogóle do wiesz, bardzo się cieszę to, że tworzę coś nowego, że się tyle rzeczy dzieje, wokół jest mnóstwo pozytywnej energii, dlatego no, ja jestem tak zapalony do pracy, świetnie się czuję, cieszę się, że mogę tutaj ponownie też być. Jest wszystko super, pasmo nieustających sukcesów. I cały czas kariera zawodnicza kontynuowana. Chyba potwierdzasz, że wiek to jest tylko liczba, co? No tak, wiesz, znaczy już gdzieś tam oczywiście pogodziłem się z tym, że będzie mi trochę ciężej niż niektórym, ale wiesz, no kariera zawodnicza, mam nadzieję kontynuować ją. Jak będzie tak naprawdę, to zobaczymy w najbliższym czasie. No ja bym chciał. Liczę na to, że będzie wszystko się tam gdzieś z powodzeniem odbywało, ale powrót po kontuzjach jest zawsze bardzo ciężki. Poza tym z wiekiem chyba też ta twoja ksywka profesor, ona jeszcze bardziej cię uszlachetnia, co? A powiedz mi, bo to rzadko o tym mówisz, jaka jest geneza w ogóle tej ksywki? Wiem, że jest ona dość przypadkowa i ma już swoją historię. Znaczy, no tak, no ma swoją, to tak kiedyś mój trener Radek jakoś tak, gdzie jest ten profesor maty, troszeczkę wynikało to z tego, że ja, wiesz, od wielu, wielu lat interesowałem się w ogóle samym w sobie jiu-jitsu, MMA, wszystko, wiedziałem o wszystkich, tak, dużo siedziałem gdzieś tam. Chyba jeden z najmłodszych profesorów w Polsce, jakby tak się zastanowić. A nie wiem, nie sprawdzałem tego, nie analizowałem, ale wiesz, no śmiesznie się to przyjęło, gdzieś tam się wkomponowało też w ten mój cały charakter mojej pracy, tak, że zostałem instruktorem, nauczycielem, trenerem, więc to naprawdę super się dobrało i mam nadzieję, że no po prostu przekłada się to też na wiedzę, którą tak jakby przekazuję. A czy ty już w głowie mniej więcej pogodziłeś się z tym, że bliżej ci już jednak do trenerki niż do zawodnika i to jest miejsce, w którym obecnie się dobrze czujesz? Jeszcze nie, jeszcze się z tym nie pogodziłem, bo tak jak mówię, no mam aspiracje zawodnicze gdzieś tam, te moje plany jeszcze chciałbym dokończyć, ale no wiesz, no następuje taka zgoda, to jest zawsze nieuniknione. Fajne jest to, że mogę szczególnie młodych ludzi zarażać tą pasją, bo to jest dla mnie świetna rzecz. Odkryłem w sobie tak jakby, wiesz, to, że jiu-jitsu może fajne community robić, jakoś, wiesz, powiedzmy, nie wiem, te 10 lat temu nie do końca zwracałem na to uwagę, a teraz to, jak się wspaniale zaraża dzieciaki w ogóle tym jiu-jitsu, czy w ogóle młodych ludzi, a nawet ludzi, powiedzmy, w wieku gdzieś podobnym do mnie, wiesz, gdzieś tam wrzucić na tą ścieżkę tego, że można sobie to jiu-jitsu trenować, fajnie się tym bawić, jest naprawdę super rzeczą. Bo to nie jest sport takich indywidualistów jak MMA i to jest też sport, który mimo wszystko weterani mogą uprawiać. Oczywiście, że tak. Wiesz, fajne jest to w jiu-jitsu, że można, jest to, ma dosyć bezpieczną formę rywalizacji, więc można zacząć trenować sobie w każdym wieku i rywalizować w każdym wieku, bo wielokrotnie powtarzam, że to, co ta największa na świecie organizacja zrobiła, czyli ten podział na ten stopień zaawansowania poprzez pasy czy przez kategorie wiekowe, jest w ogóle super świetną rzeczą. A da się porównać emocje, jakie towarzyszą ci, kiedy przygotowujesz kogoś do startu, a kiedy sam startujesz? Ale mam tu na myśli takie emocje jak stres, ale nawet poziom adrenaliny trochę. Wiesz, zawsze bardziej się stresuję, jeśli bije się jakaś osoba, moja osoba podopieczna. To jest, wiesz, natomiast, bo gdy sam startuję, zazwyczaj staram się wyłączyć i kontrolować te emocje. Tutaj rzeczywiście mam często z tym problem, tak, żeby gdzieś tam trzymać te emocje na wodzy, bo to jest tak, że chciałoby się wejść w skórę tej osoby i gdzieś tam przekazać to do końca, ale no nie da się tego zrobić, dlatego te emocje po prostu wychodzą często na zewnątrz. Ja nie chcę uogólniać, ale jest taki pewien trend, że zawodnicy u schyłku kariery dążą do tego, nie tylko w sportach walki, żeby zakładać swoje szkółki, swoje jakieś programy instruktażowe. Jest to chyba w pewnym momencie spełnienie marzeń dla zawodnika, dla wielu zawodników. Wiesz co, no dla mnie na pewno. Dla mnie na pewno, wiesz, ja prowadzę treningi od, jeśli chodzi o jiu-jitsu, prowadzę treningi bodajże od 12 lat chyba.
Więc wiesz, gdzieś tam się zawsze przewijałem, zawsze gdzieś ta ostatecznie ta forma taka, czyli że moja szkoła własna była gdzieś tam w mojej głowie. I wiesz, no teraz wreszcie po tylu latach się to udało. Wiesz, no wiele osób mówi, że parę lat za późno, że powinno się to zdarzyć wcześniej, ale ja wychodzę z założenia, że lepiej późno niż później. Chyba lepiej niż miałbyś to robić na pół gwizdka, co jeszcze jako bardziej aktywny mimo wszystko zawodnik. Wiesz co, no ja mam plany jeszcze aktywne. Mam, wiesz, mam przy sobie na pewno super ludzi, tak? W tym momencie mam u siebie w swojej szkole 8 instruktorów. Więc, no wiesz, ludzi mam wspaniałych, z którymi współpracuję, super ekspertów, więc wiesz, no mam wsparcie, mam ten backup, więc mam tutaj spokojną głowę, że rzeczywiście tą moją karierę zawodniczą będę mógł jeszcze fajnie dokończyć. Jeszcze inne porównanie, Kamil. Zawodnicy tacy jak Popek czy Tybura, a zawodnicy tacy weekendowi, którym zależy przede wszystkim na tym, żeby rozwinąć swoje umiejętności tak dla siebie. Da się porównać w ogóle ten poziom zaangażowania w pracę z tak skrajnie różnymi jednostkami? Oczywiście, że tak, ponieważ wiesz, no każdy, przychodząc na treningi, każdy ma jakieś oczekiwania, tak? Czyli załóżmy osoba 40-letni, jakiś tam menadżer z korporacji przychodzi i on chciałby się rozwijać. Więc ma też dużo tak naprawdę do wzięcia, bo oprócz tego, że jakiś tam jest element techniczny, czyli dbania o swoje ciało, to możemy też dać tak naprawdę dużo, dużo więcej rzeczy. Tak może, wiesz, no, te umiejętności, które nabywa pod względem psychicznym, czyli tam radzenie sobie ze stresem i tak dalej, ale dostaje też, jeśli chodzi o środowisko jiu-jitsu, całe, wiesz, community, które jest naprawdę fantastyczne i świetnie jednoczy ludzi. To jest, wiesz, to jest naprawdę tyle rzeczy, które sprawiają, że ludzie bardzo często zakupują się w tym jiu-jitsu na całe życie. Wywołałem tutaj Popka. Powiedz mi, czy ciebie jakoś dotknęła ta jego porażka w KSW 45, bo był duży szum medialny, potem była porażka, hejt na Popka i później była cisza. Ty jesteś zawodnikiem, którego ja mam wrażenie w internecie hejt nie dotyczy, albo dotyczy w bardzo małym stopniu. Jesteś jednoznacznie pozytywną postacią. Na ile ci to dotknęło w ogóle? Wiesz co, znaczy zawsze, za każdym razem jak twój podopieczny przegrywa, to no to nie jest to sytuacja dla ciebie przede wszystkim komfortowa. Nie jest to sytuacja, no, której oczekujesz. Ja wierzyłem w Pawła, bo tam, no, powiedzmy, że na tyle, na ile mógł, gdzieś tam przykładał się do tego, no ale niestety, no, często kariera gwiazdy mainstreamu jakiegoś jest ciężka do pogodzenia wraz z karierą sportową. I wiesz, no, a tutaj stanął naprzeciwko chłopaka, który rzeczywiście, no, wziął sobie przygotowania do tego MMA tak naprawdę bardzo mocno do serca, całkowicie się w to zaangażował, gdzieś tam porzucił tą swoją, powiedzmy, jakąś tam karierę tego trenera personalnego, bo ten Erko się tym do tej pory zajmował, no wiesz, potraktował sprawę poważnie, no na ile potraktował poważnie sprawę Paweł, no to wiesz, no to już tak naprawdę nie nam oceniać, no on musi z czegoś żyć, ma te medialne obowiązki i to są jego zobowiązania kontraktowe, tak to wygląda. Jak będzie sytuacja wyglądała z nim dalej, ciężko mi teraz powiedzieć. A ty odczułeś w ogóle jakoś ten hejt? Mam na myśli taki typowo w internecie, bo wiesz, że on był generalnie. Wiesz co, ja jestem w ogóle koneserem hejtu internetowego. Karmisz się nim. Tak, zawsze mnie super to bawi, dlatego że sam osobiście miałem okazję poznać kilku hejterów i wiem jacy to są ludzie, no. Wiem. Ale poznałeś ich kokoboko? Tak. Miałem do czynienia z kilkoma osobami, które gdzieś tam wiedziałem, że piszą jakieś tam szczególnie niepochlebne komentarze, pławią się tym, jak ci ludzie w rzeczywistości wyglądają, jak wygląda ich życie, więc wiesz, to nie ma się co oszukiwać, to wielokrotnie wynika z frustracji. Niestety nad tym też ubolewam, takiej naszej polskiej mentalności, bo no, ciężko. Nie chciałbym tego generalizować, ale my tutaj ludzie urodzeni w Polsce, w związku z tym, że byliśmy zawsze uciśnieni gdzieś tam przez ten system wcześniej, po prostu rodzimy się z tym, żeby z urzędu narzekać. No, wiesz, żeby tak naprawdę całe otoczenie obwiniać za to, co się dzieje, a nie szukać problemu w sobie. I z tego to też wynika, że wiesz, że tym Polakom troszeczkę
brakuje tego, żeby tak naprawdę w tych momentach upadku wspierać. Mówię, no to jest trochę w naszej kulturze. Mam nadzieję, że to się zmieni, że ci ludzie gdzieś tam dojrzą do tego, to zrozumią, ale to jest, sam wiesz, że to jest droga przez mękę. Wiesz, no fajnie się wspiera bohaterów. No tutaj za super przykładem jest Janek Błachowicz, tak? Który, wiesz, no był jakąś tam dużą gwiazdą KSW, poszedł do UFC, pierwszą walkę w świetnym stylu wygrał z Latifim, wiesz, wszyscy widzieli w nim mistrza UFC. Nagle, wiesz, Janek przegrywa dwie walki z topem, no od razu został rzucony na top, no. I co? Ale wiesz, balonik już był napompowany, Kamil. Ale wiesz, no dobra, okej, okay. balonik pompujemy, bo ludzie sami sobie go pompują. Rozumiesz? I wiesz, oczekiwania były tak duże i to, wiesz, ludzie mieli pretensje do Janka nie dlatego, że przegrywał, tylko dlatego, że nie spełnił ich oczekiwań. Wiesz, Janek na Janka była ogromna nagonka, wiesz, ta internetowa wśród tych kibiców, fanów, nie wiem jak to nazwać. Wiesz, potem Janek się odbił od dna, zaczął wygrywać, wiesz, i teraz jest znowu wielkim bohaterem narodowym, no i super, no. Ja Janka szanuję, bo wiesz, to jest oprócz tego, że fantastyczny, pozytywny gościu, to naprawdę bardzo ciężko trenuje i daje z siebie wszystko, więc to jest tak, że wiesz, na tym poziomie są po prostu zwycięstwa i porażki. Mówiłeś o tym community trochę w jiu-jitsu, a powiedz mi, czy ta community w MMA, w KSW generalnie, ono też cię trochę kusi, elektryzuje, czy ty traktujesz to bardzo pragmatycznie, robotę jak robotę po prostu? Tak, wiesz, to do MMA mam takie podejście, dlatego że... Pragmatyczne. Tak, wiesz co, ja lubię pracować z zawodnikami, lubię pracować z profesjonalistami, bo to jest bardzo wdzięczne. Z tym, że dużo więcej radości mi sprawia nauczanie jiu-jitsu. Bo wiesz, o ile w MMA nie mamy, często nie ma miejsca na ten luz, tak? Bo spinamy się, walka, jesteśmy, wiesz, zaangażowani, musimy być źli, musimy gdzieś czuć tak naprawdę... Musimy też być aktorami trochę tego wszystkiego. Też, ale musimy, wiesz, musimy pokazywać gdzieś tam jakąś tą swoją złość, bo ta złość gdzieś tam nas napędza. Tak jak na przykład super przykładem jest Jérôme Lebaner, który mówi, on musi nienawidzić swojego przeciwnika, żeby, wiesz, tym się właśnie nakręca do walki. W jiu-jitsu czegoś takiego nie ma. Ja, wiesz, ja jestem taki... ja też jestem, powiedzmy, jakimś tam aktorem takim, wiesz, że w jiu-jitsu to pokazuję, jestem taki, powiedzmy, charakter mam lekko pyszałkowaty. To jest oczywiście gdzieś tam moja gra, ludzie... To bardziej bez kimon się chyba sprawdzasz, nie? Takie podejście. Tak, ale ludzie mnie lubią, wiesz, no, ja z moimi przyjaciółmi, wiesz, wszystkimi, tak jak mój doskonały tam współtrener Adam Grabowski, czy tam inni moi przyjaciele, wiesz, jak Zbychu Tyszka, Adam Wardziński, Miekson, wiesz, z którymi też gdzieś tam trenuję, przewijam się. My wszyscy mamy taki charakter, że strasznie lubimy ludziom docinać, tak? Ale tylko po to, żeby to nas nawzajem wzmacniało, a nie gdzieś tam deprymowało w tej drodze. Pogadajmy chwilę o ostatnim roku, to otwarcie mówisz, że on nie był dla Ciebie łatwy, mówisz o kontuzji, mówisz o depresji, mówisz o takiej zamknięciu się w swojej skorupie. Powiedz mi, czy to w ogóle byłeś zrozumiany przez otoczenie, bo Ty masz ciało atlety, ale trzeba zrozumieć, że gdzieś tam ta dusza, ta głowa może trochę chorować i to nie zawsze musi stać w sprzeczności ze sobą. Wiesz co, no nie, no była szczególnie ta końcówka roku, ja doznałem dosyć ciężkiej kontuzji we wrześniu i końcówka roku była dla mnie, no, fatalna. Fatalna, mogę to otwarcie, ja tego nie ukrywam, że to, że akurat się zdarzyło, że ten po prostu mogłem stworzyć swoje miejsce, wykreować coś rzeczywiście swojego, postawiło mnie na nogi, bo no, był taki moment, że rzeczywiście nie chciało mi się żyć, nie widziałem celu w tym wszystkim. I tak naprawdę, tak jakby z stryknięciem palców z nowym rokiem ta karta się odwróciła, dlatego no, chciałbym też gdzieś inspirować ludzi, którym jest trudno, że w każdym momencie może nastąpić ten moment taki odwrotu i trzeba wierzyć, naprawdę wierzyć do końca, bo mimo tego, że mi było ciężko, ta wiara nie do końca we mnie umarła, dlatego gdzieś tam, powiedzmy, może przeżyłem, nie wiem, no jest, wiesz, no Bóg gdzieś nade mną czuwał, jest naprawdę, a teraz przyszedł taki moment, że czuję się świetnie i mam taki moment, że prawdopodobnie nigdy w życiu się tak dobrze nie czułem, więc jest naprawdę super.
W jednym z wywiadów mówiłeś trochę o tym, że generalnie ta depresja bardzo często dotyczy osób, które są u schyłku kariery, bardzo często dotyczy sportu walki, ale ja mam taką konkluzję, że to chyba w ogóle jest problem cywilizacyjny naszych czasów. Masz jakąś diagnozę, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak wiele osób ma tutaj właśnie problem z tym poukładaniem myśli? Wiesz co, żyjemy w świecie, który kurczę zasuwa tak szybko przez w ogóle media społecznościowe, to wszystko co się dzieje, ten świat się kurczy. Bardzo mocno się kurczy, zresztą to czym jesteśmy z zewnątrz karmieni, czyli wszyscy muszą być super, muszą być fit, musimy być ludźmi doskonałymi, żeby się odnaleźć w tym świecie, sprawia, wiesz, że wkładamy sobie do głowy jakieś tam rzeczy, że wiesz, no nie potrafimy się w tym odnaleźć. Poza tym, no, w naszych czasach depresja to jest oprócz tego, że to jest jakaś tam nasza wewnętrzna rzecz, która gdzieś tam jest w naszej podświadomości, no to jest też chemia mózgu, tak? Coś tam nie tryka, coś tam, wiesz, w neuronach się źle ustawia. W dużej mierze może to być spowodowane nawet odżywianiem tak naprawdę. Sam wiesz, że całe, wiesz, to co teraz jemy, to jest z większości syf. I to nie wpływa dobrze na gdzieś tam na chemię, na pracę naszego mózgu. Dlatego wiesz, no jest wiele czynników, ale ja na przykład no sam się o tym przekonałem, że to jest właśnie tak jak powiedziałeś, no jakieś tam skorzenie cywilizacyjne, bo może nie do końca choroba, no ale teraz w obecnych czasach się po prostu to leczy jak katar, no. Więc... W ogóle zawsze byłeś gościem mega medialnym, dużo wywiadów, swoje podcasty, teraz też trenerka, powiedz mi, to kontakt z drugim człowiekiem to jest chyba też terapia. Tak, na pewno. Na pewno ja bardzo, bardzo lubię przebywać w otoczeniu ludzi, ale właśnie w ostatni czas miałem taki, że się bardzo na to wszystko zamknąłem. Dosłownie siedziałem sam w domu, wręcz mi się z łóżka nie chciało wstać, dlatego wszystkich zachęcam, żeby odrzucić od siebie jakichś ludzi, którzy gdzieś tam mogą być dla nas toksyczni, a starać się odnaleźć jakieś pozytywne towarzystwo. Dlatego, że to często może nam pomóc, wręcz podnieść nas w ciężkich momentach. To na koniec jeszcze, żeby było trochę bardziej pozytywnie, wrócimy do Twojej kariery zawodniczej. Czy jest taki moment, który szczególnie fajnie wspominasz po tych wielu latach, tych, nie wiem, 250 medali, wiesz, no to... I nie wiem w ogóle, czy Ty gdzieś to składujesz w ogóle, tak fizycznie. Wiesz, są medale, tam część medali wisi w moim starym klubie, teraz będę je zabierał. Wiesz, tam część leży gdzieś w jakimś kartonie, część gdzieś tam na oknie, teraz te ostatnie aktualne, gdzieś tam część u mojego kolegi, ja kompletnie nie przywiązuję wagi. Dla mnie to tak naprawdę te medale to jest tylko kawałek jakiegoś tam, wiesz, czegoś, metalu, czy tam, nie wiem, czy tak jak puchary, czy metalu, czy plastiku. Dla mnie to są wspomnienia, tak? To są rzeczy, które gdzieś tam wiążę z jakimiś ludźmi, których poznałem, miejsca, które odwiedziłem. Tylko tyle, to ma jakieś tam, nie przywiązuje do tego jakiejś większej wagi. Zresztą ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że to są trofea dla mnie nie mają dużego znaczenia. Wiesz, Jakiś taki top typowy wśród swoich wspomnień, wśród ludzi, których poznałeś, miejsc, których walczyłeś, bo każdy kontynent praktycznie, Kamil, nie? Wiesz, na pewno te wszystkie mistrzostwa Europy ADCC, to są te trofea, które gdzieś tam no, osiągnąłem jakiś tam, powiedzmy, top, rzeczywiście top europejski. I wiesz, no każdy z tych medali jest dla mnie na pewno bardzo ważny. Wiesz, turniej w Finlandii też, wiesz, bardzo dobrze wspominam, poleciałem właśnie z Marcinem Tyburą i z Michałem Fidelem. W ogóle pojechałem tam, wiesz, do Finlandii na turniej, gdzie zaprosili mnie gdzieś tam, a kompletnie nie brali pod uwagę tego, że jestem w stanie wygrać ten turniej, bo i to było fajne. Na pewno bardzo pozytywne dla mnie wspomnienie, bo tam w dosyć krótkim czasie pobiłem faworytów tego turnieju, więc, ale dużo jest takich momentów. W zasadzie, wiesz, tak jak teraz patrzę na to z jakiegoś dystansu też, często nie umiałem na to patrzeć, nie dawałem sobie tego dystansu, cały czas miałem ten niedosyt, że jeszcze nie osiągnąłem tego, co chcę. I też presja trochę.
Tak, może, ale wiesz co, presja tylko i wyłącznie narzucona przeze mnie, bo ja presji otoczenia nie czuję. Może, wiesz, może tam kiedyś, jakiś, nie wiem, 10 lat temu, tak, ale teraz aktualnie, w ostatnich latach, kompletnie ja sobie sam narzucałem tą presję i wiesz, no, gdzieś ona jest jeszcze, tak, chciałbym jeszcze coś osiągnąć, ale jak to będzie teraz w najbliższych latach, może to po prostu czas pokaże. Właśnie, najbliższy rok, jakie plany, bo tu miałeś trochę zdrowie zweryfikować, Puchar Polski w Jeleniej Górze w jiu-jitsu, ale też pojawiała się znowu nazwa ADCC. Wiesz, no w kwietniu w Poznaniu są Mistrzostwa Europy, bardzo bym chciał wystartować, sprawdzić się, no i będę gdzieś tam celował teraz moje najbliższe przygotowania w tym kierunku. Czyli Kamil, co? Tylko zdrowia Ci mogę życzyć, fizycznie i psychicznie przede wszystkim, co? Wiesz co, obym się czuł psychicznie tak jak teraz do końca roku, tego bym sobie naprawdę życzył, bo pod tym względem czuję się świetnie. Wiesz, po kontuzji fizycznie wiadomo, że ciężka, czeka mnie kupa roboty, ale wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja się ciężkiej pracy nie boję, bo ja jestem w stanie naprawdę godzinami gryźć matę i gryźć to żelazko na siłowni po to, żeby osiągnąć, wiesz, jakieś tam najwyższe laury. Zarażaj tym ludzi w szarku dzisiaj. Dzięki, Kamil. Dziękuję również za zaproszenie. Bawcie się dobrze, bo ja uwielbiam przekazywać wiedzę, jestem tu dla Was. I oczywiście dla ownera szarku. Dzięki, Kamil. Dzięki. Pierwsza linia frontu to my szark, szark, szark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz, szark, szark, szark.